Aby rozmasować plecy, będę masował tak, że tutaj będę miał jedną stronę mięśni po jednej stronie kręgosłupa, tu będę miał mięśni po drugiej stronie kręgosłupa. Kręgosłup będzie dokładnie w płaszczyźnie strzałkowej, czyli prosto, pomiędzy piłeczkami, tak? Dokładnie w tej bruździe tutaj, w miejscu, w przestrzeni pomiędzy piłeczkami. Układam sobie na dole piłeczkę, tak żeby kręgosłup znalazł się dokładnie w tej przestrzeni między piłeczkami. Kładę się na plecy. Rozluźniam się. Można ruszyć kilka razy góra-dół. Staram się jak najbardziej rozluźnić, żeby ciężar ciała docisnął piłeczkę. Rozmasowałem, przesuwam lekko wyżej. I rozmasowujemy, tak? Zatrzymuję się i rozmasowuję dalej. I przesuwam wyżej. Ja uciskam, rozmasowuję, uciskam, rozmasowuję, przesuwam coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. I tak idę punkt po punkcie, podczas masażu między łopatkami. Najbardziej bolesne punkty przeważnie są między łopatkami. Jak dociskam, jak chcę rozmasować dobrze mięśnie, które są pomiędzy łopatkami a kręgosłupem, mięsień najszerszy, to układam sobie na takiej wysokości, żeby piłeczka się znajdowała na środku kręgosłupa, dokładnie między łopatkami, i biorę w ten sposób. Ręce układam, rękę zakładam z jednej strony, z drugiej strony tam i rozluźniam. Mogę się przesunąć i rozmasowuję. Tak? I w ten sposób można rozmasować mięśnie od samego dołu kręgosłupa w górę, w górę, w górę, w górę, aż do mięśni z tyłu przy karku, przy szyi. Rozmasowujemy całą szyję, aż podejdziemy pod samą czaszkę. W ten sposób można rozmasować całe mięśnie kręgosłupa po bokach, po dwóch stronach. Równocześnie po dwóch stronach za pomocą takiej podwójnej piłeczki.